Cześć wszystkim, witam wszystkich w kolejnym vlogu, kurde, przygód skutera, który się popsuł kolejny raz. A więc po założeniu nowego wariatora z za krótkim jego swożniem pasek zaczął szarpać i myślę, że to też pomogło rozsypać się temu oto wałeczkowi rozrządu. Mianowicie, nie wiem czy mi ostrość złapie. Chwilę to potrwa, czekajcie. Piękne wżery na tym, na bieżni. I co się stało? No, silnik zaczął ogólnie jakieś dźwięki dziwne wydawać i głośniej chodzić ogólnie. Nie myślałem, że to po prostu szarpie pasek, albo też przez to, że nasmarowałem trochę sprzęgło. I może gdzieś tam smar się dostało, jakieś dziwne dźwięki, ale to było nie to. Wszystko podtłuszczałem, zmieniałem kolejny wariator i się okazało, że nie tego, że to nie to. No i ściągnąłem pokrywę tego zaworów i całe szczęście, że zobaczyłem pęknięty ten pierścionek w środku, który trzyma te kulki równomiernie. I dlatego w zależności... Trzymasz? Nie zasłonił tego. W zależności jak to się po prostu ustawiło, teraz łożysko pracowało dobrze, a raz taki o stuk miało, nie? Raz dobrze, raz stuk, nie? Nie, mnie nie nagrywaj. I tylko na tym, na wolnych obrotach to się działo, nie? Także jak się pojawią jakieś dziwne dźwięki w silniku, to można też zwrócić na to uwagę, nie? Albo profilaktycznie wymienić ten sześć, bo 25 zł kosztuje, także... No dobra, teraz krótki test po odpaleniu. Śmiga gra, buczy. Także zostaw łapkę w górę. Jeżeli Ci się spodobało, zasubskrybuj kanał. I do następnego, trzymaj się.